Torunia niż ziemniaki, to tak te górki nie zawsze nam służą, ale dajemy radę. No, trasa trudna, tempo rzeczywiście szybkie, ale myślę, że przejechane bez większego problemu, także nie było kraks po drodze, także to było dobrze. Ciężko było podjechać, ledwo, ale żeśmy wjechali. Janusz Pieniek, fajna trasa. Dobra organizacja, fajna trasa, fajne wyścig. Dzisiaj dobrze. Rok temu było wiele, wiele gorzej. Ale przygotowałem się, przejechałem 400 km, także w tym roku. To mój pierwszy wyścig, praktycznie w ogóle nie był przygotowany, ale bardzo dobra atmosfera, jak widać, pogoda dopisała. Rewelacyjnie, na pewno za rok powtórzę. No wrażenie fantastyczne. Wydaje się, że wszyscy są lepiej przygotowani niż w tamtym roku. No i niesamowita publiczność. Całe 56 km obstawione ludźmi, którzy świetnie się bawią. Także no coś niesamowitego, jak ktoś nie skorzystał, to do 3 razy sztuka zapraszam za rok. Ja sobie wyobrażałam, że będzie źle i było źle. Miałam zadyszkę, musiałam schodzić z roweru, ale satysfakcja jest ogromna. Trasa bardzo ciężka, naprawdę tak wymagająca trasa. Dla amatorów to aż za ciężka, można powiedzieć. No, bardzo ciężko było. Jestem bardzo szczęśliwa. To jest przełamywanie swoich własnych słabości i o to w sporcie chodzi. Naprawdę jestem tak szczęśliwa, że trudno to opisać. Zastanawiam się, czy był jakiś kryzys podczas tej trasy. No, był oczywiście na Gliczarowie, tradycyjnie. Natomiast i tak dzięki wsparciu chłopców z CCC dużo łatwiej się jechało. Rzeczywiście ta siła grupy peletonu to jest nie do przecenienia. Ciężko, ale fajnie. Tak ma być. Te góry, które dzisiaj były do przejechania, ta jedna rundka. No dla mnie z opowiadań, co były z zeszłego roku, pierwszy ten tur był dla amatorów, że wielu zawodników mi mówiło, że schodziło z rowerów. Ja dzisiaj to pojechałem, przejechałem wszystko, nie schodząc ani raz z rowerów, właśnie po ten Gliczarów. Także wydaje mi się, że jest dobrze, no. Może swoją formą jest właśnie tak dobrze. Akurat spotkaliśmy się na Gliczarów. Na Gliczarów. I mówi, trzymaj koło, siedział za mną. Nie mogłem się tylko dlatego zatrzymać, bo siedział za mną, no, więc... Tak jest, a później... i daliśmy razem radę. Daliśmy radę, więc nie było podchodzenia, nie było schodzenia z roweru. Fantastyczna sprawa, coś niewiarygodnego, niesamowitego. Kurde, brak mi słów, to jest... Ale widać, że jazda MTB ci pomaga. Stary, ale to jest coś niewiarygodnego. To co się dzieje na tym momencie, na tej trasie, tak nikt nie wie, co to znaczy walić 60 na godzinę, gdzie ręce cię już tak pieką, że wolisz podjeżdżać niż wjeżdżać. Ja jestem amatorem, więc dla mnie wszystko jest tutaj nowe. Ale z jazdy, no kurczę, to jest... Ale dlatego ci ludzie, jak muszę dawaj, dawaj do pomagać. Amatora... To jest dopiero coś, to dopiero się chce jechać. Niezły miałem maksymalną prędkość na pierwszym zjeździe, 79 km. Skurcze mnie złapały pod koniec i ciężko, kurde, na 53 km. Co wtedy człowiek myśli, jak taki kryzys ma, że już... Nie, trzeba, choćbym miał, nie wiem, zostawić na rower i na piechotę przyjść, to z tym numerem to bym przyszedł. No nie można już. Kibice pomagają? Bardzo, bardzo, tak. Trzebaczka za to. Bardzo dziękuję. Jak masz taki zespół, zmieniacie się, to jest okej. Okay. Musisz komuś na koło. Oczekuję, żebyś ty wszedł przed niego. Tak, ty wchodzisz w końcu przed niego. To po prostu... To jest masakra. Ja raz na tym dużym, długim zjeździe pierwszym z zęba wsiadłem na koło za takim gościem, wiesz, z wygolonymi nogami. I wiesz, jadę za nim, nie? I jadę i patrzę na licznik, jadę 48 na godzinę i w ogóle się nie męczę, nie? No i wiesz, on zaczął się w pewnym momencie oglądać, bo widział, że mu siedzę na kole, nie? Się oglądać, więc ja wyszedłem, żeby go poprowadzić. I jak wyszedłem z roweru, to podmuch wiatru mnie zatrzymał i cofnął. Masz ten? 70 go zrobiłeś? 79 km maksymalna. Ziom wygrał 79 km. Zobacz. Poczekaj. Max speed. 79,2 ziom. Sorry, wygrałem zakład. No jak to gdzie? Na początku jechałem za Szurkowskim. Stary. Gratulacje! Aczkolwiek niestety wygrałem! Takie życie! Takie życie! Pamiętaj, kto cię ciągnął pod ten ząb! No wiem, pod ząb mnie ciągnąłeś, tak! We'll be right back.
76 km. Brawo! Eine wunderschöne Gegend, sehr gut organisiert, viele Leute, also nein, ich bin sehr überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Leute ist. Also man muss sich überhaupt nicht mit Tour de France oder Cheers nicht besser organisiert. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wystartuję i będę miała lepszy czas. Słuchajcie, 1100 metrów przewyższenia, każdy kto skończył jest po prostu dobry. Jeszcze jedną rundę jadę, tak mi dobrze. Ale z zawodowcami chyba nie da pan rady dzisiaj. Nie, to oni ze mną nie dadzą rady. Ten podjazd pod Gliczarów podobno nie był taki straszny, jak się wydawało. W ogóle nie był straszny. Jakbym z góry jechał, się czułem.